Witam Was, moi drodzy piękni. Znajduję się na szczycie Koziego Kamienia na Słowacji, w paśmie górskim zwanym Kozie Grzbiety, usytuowanym blisko miasta Poprad. I chciałem właśnie Wam tutaj zademonstrować panoramę z tego szczytu. Tutaj w dole właśnie widzimy miasto Poprad. Dość duże na Słowacji, z pasem startowym lotniska. Z tyłu mamy paso Góry Spiskiej, w oddali zapewne Beskid Wyspowy, później pasmo Lubowiańskiej Wierchowiny, czyli Beskidu Sądeckiego, później pasma gór Czergowskich, Czerchowskich, Lewockich Wierchów. I tutaj bliższe już nam pasmo Niżnych Tatr. Tutaj właśnie widzimy wierzchołek szczytu z tablicą, z książką wpisów, a w tle wierzchołek Klowej Holi. Klowoholska część Niżnych Tatr. Idąc dalej, zobaczymy kolejne szczyty Niżnych Tatr. Kolejna ładna tabliczka szczytowa, piękne jesienne trawy, chociaż dopiero koniec lata. A tam za tymi drzewami mamy panoramę Tatr, którą zobaczymy po zejściu troszkę w dół, tak jak prowadzi niebieski szlak Doliny Łopusznej. Tak. Tam też w oddali widać jeszcze Góry Choczańskie z Wielkim Choczem, a jeszcze dalej widać Małą Fatrę z Wielkim Resutem, także panorama po prostu jest boska. Tutaj na wprost mamy Dziumbira Sopokiem, czyli najwyższe szczyty Niżnych Tatr. Tatry też pięknie widać, ale ciut niżej, tak jak mówię. Zaraz będziemy właśnie schodzić ze szczytu. To jest ten szczyt. Można szlakiem zejść albo do Świtu, albo do Popradu, albo do wioski Wikartowice. I to by było na tyle.